Witam Was na moim kanale. Dzisiaj trzecia część prezentacji nowych zakupów z przełomu 2020-2021, ale tym razem już 2021 rok. Czółko ET21, czyli styczniowej nowości, już widzicie. No to wjeżdżamy w takim razie w kadr. Krótka, ale ciężka sześcioosiowa lokomotywa z tymi bocznymi żaluzjami nowszej wersji. Pierwsze miały dłuższe, a nie takie głęboko osadzone w dół. Być może i Pico zrobi taką formę w wcześniejszej wersji ET21. Czemu nie? Lokomotywa, którą wszyscy znamy, obowiązkowa dla każdego modelarza. Nie ma się co rozwodzić. Pudełko standard nowy. Średnio lubię wielkie takie. Proszę, nawet ostrość się udało złapać. 51602, resztę doczytam niestety już z bliższa. Typ 3E łamane na 1, ET21 PKP, piąta epoka. Tu jest akurat wersja z dźwiękiem fabrycznym. Narzekałem na ten dźwięk w innym filmie. Następną z całą pewnością kupię z innym dekoderem dźwiękowym. Jedna marna trąbka, chociaż jak mi ktoś tutaj powiedział, ta lokomotywa faktycznie miała tylko jedną trąbkę, co nie znaczy, że nie mogła mieć krótkich, długich na przykład dźwięków, ale to już inna sprawa. Oświetlenie z bajerami będę prezentował, jak dojdziemy do funkcji dźwiękowych. Skupimy się na razie na tym, co ta lokomotywa ciągnie na haku, a są to już zakupy z lutego tego roku. Też nowość, może nawet z marca, nie wiem. Podjedziemy. No i już się wyłania tutaj cysterna Orlenu, pierwsza, druga. No i byłaby trzecia, gdyby tam ET21 się coś nie walczyło ze zwrotnicą. Ach, przeżyło to, jedziemy dalej. Numer taki, 67580. I wszystkie trzy mają ten sam numer, zatem są to kopie jednego wagonu. Jak powiedziałem w innym filmie, nie szczególnie mi to przeszkadza. Jeśli potrzebuję wagonów, żeby stworzyć taki sznurek, biorę co jest na rynku, nie doczekamy się pewnie szybko kolejnych wznowień z innymi numerami. A nawet jeśli, no to dwie, trzy, to dalej nie jest pełny skład. No, ja kupiłem trzy jednakowe. Doczepiam do nich inne gazowce z płaszczem, bez płaszcza, no i już to jakoś wygląda. Wagony dość tanie, bo można je kupić już za 145 zł, jak mi się udało kupić, zatem duży plus dla Roco. Trochę delikatne, trochę za lekkie i czuję, że na ostrym zakręcie złożenie 6-8 takich wagonów i na 100% ściągnie je do środka i powykoleja. Ale to jest ból Roco, niestety za delikatne te wagony są. Dobra, jedziemy dalej. Już się wyłania znowu dziwoląg, nie ta strona. Niech i będzie tak. Wkoleił się ten ET21? No chyba się wkoleił. No i mamy znowu obowiązkowy zakup od Pico w standardzie opakowania. Wiemy, długie pudełko, no się lubię. Numer odczytamy, odczytamy, o dziwo. 97605 z dwójeczką. Resztę doczytam z bliska. 112 AG, PKP, szósta epoka. Do kompletu brakuje oczywiście drugiej klasy. Może się w najbliższym czasie uda zebrać pieniądze i dokupić. Marzą mi się od Acme z czarnym pasem międzyokiennym, ale czuję, że tam cena będzie zaporowa, więc poprzestanę, jak zdążycie, na Pico. Na razie tylko pierwszą klasę mam, ale wiem, że większość z Was ma przynajmniej 3-4 kopie drugiej klasy i wtedy dopiero ma to ręce i nogi i wygląda na makiecie. Na razie łączę tą jedynkę z wcześniejszymi z piątej epoki zielonymi z kremowym pasem. Były i takie układy, więc nie jest to nic niezwykłego. Ok. Jedziemy dalej, no i wyłania się kolejna, o, znowu nie w tą stronę, niech i tak będzie. Wyłaniają się znowu obowiązkowe zakupy, dwie cysterny Gatixa, ale z tym logo Lotos, trochę oddalę, bo tak mi się cisną tutaj za bardzo. Też niedawna nowość, może marzec, pudełeczko bardzo lubię, małe, zgrabne.
numerek 24213, szósta epoka. Wagony niewiele mają wspólnego z tymi, które w Polsce można zobaczyć poza logo Lotos. I to też mi nie szczególnie przeszkadza. Do sznureczka Gatixów pasują jak najbardziej, a że jest logo Lotos, to jeszcze lepiej. Wagony całkiem udane moim zdaniem. Waga jest wystarczająca, nic się nie urywa, nie łamie. Mówi się, że ten trik jest bardziej taki toporny. Dla mnie spoko wagony. Na razie żadnych kłopotów z nimi nie miałem. Ponieważ tylko dwa są w zestawie, trafiła mi się okazja kupić trzeci do kompletu, co prawda nieco inny, ale też Gatix, też z logo Lotosu. Inna trochę konstrukcja, tamte zauważcie, drabinka była z boku dłuższej krawędzi, właściwie krótszej, a tu jest z dłuższej. Żeby było ciekawiej, mam pudełko oryginalne, standardzie Groco. Ale pudełko nie jest opisane żadnym numerkiem. Prawdopodobnie pochodzi z większego setu trzech chyba tych wagonów. Ktoś sprzedawał pojedynczo, kupiłem dość tanio. Jest, idealnie z Trixem się komponuje. Plus Pico, które prezentowałem w drugiej części nowości. Igra model do tego, jak dokładam, robi się około 10 Gatixów i jest super skład. Ekstra to wygląda. Myślę, że na moim kanale gdzieś tam znajdziecie już taki zestaw. No i co? I zbliżamy się do końca w takim razie. To jeszcze kawałeczek podjedziemy. Ostatnie nowości tego roku. Chyba już koniec marca, początek kwietnia. Kolejne dwa wagony z zestawu Trixa. Numer widać 24555. No i cieszymy się, że są takie z polskim kontenerem, chociaż wagony nic z Polską nie mają wspólnego. Czwarta epoka, typ nieopisany. Dla zmyłki brązowy kolor, a właściwie czerwieni tlenkowej. Pasuje jak ulał do wielu składów. Ja bardzo się cieszę z tego. Będzie na pewno w niejednym moim filmie występować ta para. No i co? Tyle z nowości. ET21 aż się prosi, żeby pokazać, co potrafi z dźwiękami zrobić. Niewiele niestety. Narzekam na nie, jak już powiedziałem wcześniej. Ale jeszcze raz pokażę Wam je. Kółeczko robię, podjeżdżam, zapalamy i krótki przejazd z takim dziwnym, mieszanym składem. Ok, skład objechał kółeczko. ET21 157 czeka na peronie, no to jedziemy, funkcje dźwiękowe. Jedyneczka, włącz, wyłącz. Ta sekwencja dość długa. Całkiem fajna. Dodam jeszcze, że dołożyłem do tej lokomotywy UPS podtrzymujący napięcie, bo miałem z nią problemy. Dosyć krótka, a jednak gubiła napięcie tam, gdzie inne lokomotywy przejeżdżały bez problemów. Jedna marna trąbka, która mnie przeraża. No anemiczna i nic więcej nie będzie, już koniec. Światełka tylne. No to włączmy te tylne światła, nie widzicie, ja się wychylam. Coś tam podobno jest. Oświetlenie boczne, no nie będzie widać tego. O, coś tu widać, tak nawiasem mówiąc. No fajny bajer, powiem, szczególnie na zaciemnionych makietach. Układy dwóch świateł, jazda manewrowa, tego nie zobaczymy. Oświetlenie maszynownie. No to zobaczmy maszynownie. No, jeszcze na słowo coś tam pojawia się, albo maszynista ze świeczką wszedł. Światła długie, krótkie, w porządku. Radio, telefon. Gordana, proszę przewodna 43002. Pogadali, no to niech pogadają jeszcze. TSB na 4302, tarcza przez samochód gazdowy była ciemna. Mechaniku samochód pytany, tarcza zgłoszona do automatyki, będą naprawiać. Przynajmniej po naszemu pogadali. 14. Podobno pantografy. Niech i tak będzie.
15 jakiej stukoty? Szesnastka drzwi kabiny. Jest i 17 od powietrza nie miał być, ale widzę, że nie słyszę. O, coś teraz dopiero. 18. Zwiększamy obroty przy starcie z ciężkim brutto. Niech i tak będzie. Jakaś piasecznica podobno. Poszło. Nie ma gwizdka niestety. Jedna trąbka, no to dajmy tą trąbkę. Ruszymy w małe kółeczko. Za chwilę dwa ujęcia z przejazdu tego zestawionego składu. Oryginalnego, ale przypominam, że to są po prostu tylko nowości, jakie wpadły do mojej kolekcji. No i w najbliższym czasie nie kroi się nic niestety nowego. Wirus działa, niestety. Także nie szybko będę chwalił się innymi zakupami. Trochę wiejskich klimatów na mojej makiecie z niskiego statywu. Własnoręcznie malowana rzeczka na makiety. Całkiem nieźle wyszła. Tłum na plaży tradycyjnie. Koronawirus im nie szkodzi. Jak się chwalimy, to się jeszcze tylko chwalę. No tak, tak, tak. Kupiłem kilka takich żuków modeli, bardzo fajne, klimatyczne. I jeszcze jedno ujęcie. Niech będzie z tą trąbką marną. Jak widzicie, puszczam dość wolno, jednak kamera wychwyci wszystkie szybkie przejazdy i one są wtedy niezbyt realistyczne. Wracamy na stację. ET21 kończy bieg. Nie ma niestety pisków, szkoda. Wyciszenie lekkie silnika. No to jedyneczka i wyłączamy silnik. Kończymy trzyczęściową prezentację nowości. Jeszcze podsumowując, powiem, że no w maju nastawiam się na wagony Pico pierwszej, drugiej klasy. Taki łamaniec ma być. I jeszcze jeden wagon barowy, bodajże czerwony. To jest chyba wszystko, co na dzień dzisiejszy marzy mi się jeszcze do kolekcji. Zobaczymy, czy uda się to zakupić. Pochwalę się przy najbliższej okazji, a na razie żegnam się z Wami. Trzecia część nowości 2020-2021 za nami. Myślę, że się podobało. Składy oryginalne, mieszańce całkowite, no ale tak wyglądają zakupy. Kupujemy, co wyjdzie, co się da kupić, co jest okazyjnie do zdobycia. No i na co są pieniądze, to już inna sprawa. Czy tyle, żegnam się z Wami, do następnego razu. A, chwaliłem się żukami, jeszcze jednego tu wypatrzyłem. Niech on będzie na koniec. O, mało go widać, zamkowa góra go zasłoniła, ale wierzycie na słowo. Cześć.